Ja mam mikrofon. Mikrofon raczej nie musi być taki dobry. Tak, ale sprawdźmy. No dobrze, no dobrze, to powiedzmy, że mnie dobrze słychać. Dzień dobry Państwu. Witam w ten no, słoneczny jak dotąd dzień, co nas wszystkich bardzo cieszy po tych kilku dniach niepogody. A spotykamy się tutaj przy okazji szczególnej. To jest inicjatywa Fundacji imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego, która ma swoją siedzibę w Poznaniu, a dzisiaj w murach Muzeum Wiśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbędzie się już za chwilę wykład pod tytułem Jerzy Włodzimierz Świrski, wiceadmirał Marynarki Wojennej Polskich Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej, rola dziejowa Wejherowa, Pucka, Gdyni. Prelekcję natomiast wygłosi pan profesor Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz. Pan profesor jest związany z Uniwersytetem Opolskim, z Instytutem Politologii, jest historykiem, politologiem, wiceprezydentem Gdańska i jest w sposób szczególny osobiście związany z postacią, o której będzie dziś mówił. Szanowni Państwo, bardzo wszystkich serdecznie witam. Panie profesorze, zapraszam do wykładu. Proszę wsiąść, bo ja jeżeli mogę zagaić, proszę Państwa, bez mikrofonu, bo myślę, że jest niepotrzebny. Dziękujemy dyrektorze za gościnę. Dziękujemy za gościnę. Tutaj z marszałkiem zagajmy, zostawimy profesurę i was zostawimy same. Bo my tu jesteśmy jakby niepotrzebni, jako prezes Fundacji imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Komodo, czyli wiem jak, Komodo, wiem jak, bardzo wielu wie co, niewielu wie jak. Jest nam bardzo miło tutaj gościć Wejherowie po raz kolejny. W murach tego muzeum też jesteśmy dumni, zaszczyceni, że możemy na ziemi kaszubskiej być i tutaj po prostu wysłuchać wykładu prelekcji profesora na temat wiceadmirała Jerzego Włodzimierza Świrskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj jest taki szczególny dzień, bo jesteśmy na Kaszubach już trzeci dzień od Hiroshimy do Nagasaki, od 6 do 9, czyli od 6 do 9 sierpnia w dwie rocznice, dziękuję, rocznica ataku na Nagasaki. 75 tysięcy ludzi ginie w ciągu jednego dnia. Przecież ten motyw pokoju będzie się przewijał, ponieważ traktat wersalski, czyli traktat pokojowy dał nam państwowość, dał nam wolność. To traktat pokojowy dał nam wolność, tak? To dopiero później była Bitwa Warszawska, czyli najpierw był traktat pokojowy i w miarę pokojowe przejęcie tu władzy, bo tu w kampanii Hallera zginął podobno tylko jeden Niemiec. Drodzy Państwo, no potem było powstanie wielkopolskie, ale też nie takie krwawe, a owszem, później w 20 roku była Bitwa Warszawska, czyli ustalająca granice na wschodzie. Natomiast te granice ustalone są w traktacie wersalskim bez plebiscytu i tu kłaniamy się w tym momencie jako Leszczyńcy bardzo nisko, Kaszubom, że zachowali kaszubskość polską, jak powiedział Antoni Abraham, traktujcie Polskę jak ojca, a Kaszuby jak matkę. Byliśmy na grobie, słyszeliśmy hołd Abrahamowi. Drodzy Państwo, przedwczoraj byliśmy na Oksywiu, byliśmy wczoraj w Pucku. Także tak by tą ziemię kaszubską chcemy ubogacić intelektualnie historią, która jest trochę mniej znana, czyli postacią Jerzego Włodzimierza Świrskiego, a nie ma lepszej osoby, która by mogła o tym mówić. Oczywiście składając też podziękowania Marcinowi Graczykowi z Wejherowa, który napisał książkę o admirale Świrskim. Bardzo dziękujemy. Ale drodzy Państwo, no Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, którego matka była córką chrzestną właśnie admirała. Także a sam admirał, nie mając dzieci, właśnie traktował jak własną córkę. Więc można powiedzieć, że jest powinowacony, czyli tutaj przenosi nam rodowo jakby tą historię związaną z Puckiem, z Gdynią, z Wejherowem. I myślę, że to jest właściwy moment też, bo zrobi się kampania wyborcza w najbliższym czasie, która będą licytacje na poglądy, na obietnice. A my tutaj przyjechaliśmy jakby z pakietem wiadomości intelektualnej, jakby tutaj zasobu i waszego dziedzictwa. Także jeszcze raz dziękujemy dyrektorowi za gościnę. Dziękujemy z naszego punktu widzenia mozolnie odtwarzanego królestwa, które gdzieś tam daleko się, jeżeli widzimy za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, tak profetycznie,
Ale tutaj pan Kierznikowicz Jarosław, z naszego punktu widzenia się wielmożny, marszałek tej ziemi, który w tej opcji, nazwijmy królewskiej, no właśnie wszystko robi, żeby tutaj nasz pobyt jakby tam umilić i żeby on był w godnych miejscach. Za to chcieliśmy też marszałkowi Samowi Hejherowi, byśmy u sekretarza miasta, podziękować, bo trzeba się ukłonić władzom miasta, które tak zadbały pięknie o samo Wejherowo, kiedyś powiat morski, a gdyby nie było Wejherowo i tej infrastruktury tutaj, to pewnie nie byłoby odrodzonego Pucka, odrodzonego Hela i odrodzonej przede wszystkim Gdyni, bo to był też zasób intelektualny. No pamiętamy, co się później stało, Piaśnica i ta inteligencja wasza została no po prostu eksterminowana. I teraz musimy ją znowu nasadzić takimi osobami jak właśnie profesor Włodzimierz Julian Karab-Karpowicz, drodzy Państwo, żeby odrodziła się, jak to mówię, odrąbana odrasta, żeby ta inteligencja wejherowska i kaszubska się odrodziła, bo niestety wiele z tej inteligencji znajdziemy w Piaśnicy. Także przekazuję jeszcze głos marszałkowi. Moja rola się kończy, tak jak dyrektora, że przywitaliśmy Państwa bardzo serdecznie. Prosimy pana profesora o taki cenny wkład tutaj intelektualny i prosimy marszałka jeszcze o zabranie głosu. Dziękuję za udzielenie głosu. Również gratuluję panu dyrektorowi, wszak od niedawna ten urząd piastuje jako dyrektor Muzyki Piśmiennictwa, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej. Jesteśmy w przepięknym miejscu w parku wejherowskim, dlatego to skłania nas właśnie, żeby tu być i reprezentować tą myśl polską, kaszubską, pomorską, która nam zawsze przyświecała jako Kaszubom, Polakom, katolikom, którzy zawsze trzymali z Bogiem. I w tym miejscu naprawdę możemy się czuć jak u siebie, bo tu się nawet ludzie posługują w biurze czy w samej recepcji językiem kaszubskim. Kto pragnie przyjść i poznać Kaszuby z tego właśnie miejsca będzie mógł rozpocząć tą swoją podróż po Kaszubach, bo Wejherowo na to zasługuje. Także bardzo dziękuję panie dyrektorze. Zapraszamy. Dziękuję. Tylko się dokończę, proszę Państwa, audytorium jest takie, jakby Iwonka pokazała, takie jakie jest, ale to audytorium byłoby zupełnie inne, gdyby nie Piaśnica. To audytorium byłoby pełne. Ono pokazuje nam dzisiaj efekt Piaśnicy. To audytorium pokazuje efekt Piaśnicy, co znaczy wymordowanie elit, czyli intelligence action, tak? To nie był przypadek. Czy to się już skończyło na zawsze? No nie sądzimy. Wy, panowie, którzy to obsługujecie medialnie, też jesteście tą inteligencją. Czyli prawdopodobnie już jesteście z punktu widzenia Niemiec wpisani na listę proscypcyjnej waszej rodziny. I musimy też sprawę wziąć swoje ręce politycznie. W ramach tej kampanii musimy dostrzegać ludzi mądrych, szlachetnych, inteligentnych, z jakimś jakąś i obładą, ale też jakimś doświadczeniem życiowym. Także musimy te miejsca wypełnić, bo tu siedzą duchy tych pomordowanych, ich rodziny, które nigdy nie powstały, ponieważ oni są zamordowani. I dlatego musimy tak zrobić, żeby za rok, za dwa, za pięć, może za 10 lat, ta sala na wykładzie Admirał Świecki, taki sam dokładnie wykład, żeby była pełna. A nie dlatego, że my tutaj sprowadzimy klakierów, to dlatego, że będzie już takie świadome zainteresowanie. Dzisiaj to nie ma i to nie jest, to jest tragedia, ale z punktu widzenia właśnie, jak potraktowano elity kaszubskie, elity polskie. Ludzie są zapracowani, pochyleni nad własnym losem, nad walką o własne życie i nie mają czasu na ucztę intelektualną, którą gwarantuje profesor Karpowicz. Także my dziękujemy. Czy profesor Karpowicz jeszcze coś powiedzieć o nich przed wykładem? Chciałbym tylko Państwu bardzo podziękować za przygotowanie tego wykładu. Dziękujemy bardzo. To my się usuwamy w dzień. Panie profesorze, proszę wybrać miejsce. Proszę Państwa, ponieważ nie ma nas wielu tutaj w audytorium, to co ja powiem, mam się traktować jako wstęp. Po prostu jeżeli Państwu to, co powiem, się spodoba, to jestem zawsze gotów przyjechać tutaj ponownie. Ja pracuję w tej chwili na Uniwersytecie Opolskim, czyli Południe Polski, ale często tak jest, jeżeli się jest po prostu profesorem, to ja mogę równie dobrze pracować na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy mogę pracować gdzieś indziej. Akurat, nie wiem czy Państwo wiecie, że politologia na Uniwersytecie Opolskim w tej chwili zajęła jedno z czołowych miejsc w kraju, także bardzo ambitna, mała uczelnia i ta ambicja również była związana z zaproszeniem mnie na to uczelnię, czyli 5 lat temu. Zrobił olbrzymi jakby taki, możecie zobaczyć takie rankingi, chyba w tej chwili politologia Uniwersytetu Opolskiego, który jest w końcu małym uniwersytetem, jest na 3. miejscu w Polsce. I to się stało w ciągu kilku ostatnich lat. Była świadoma działalność, można powiedzieć, władz Instytutu Wydziału
politologii, no i dzięki temu ja tam się akurat znalazłem, tak? Ale pewnie gdyby na przykład zaprosił mnie tutaj Uniwersytet Gdański, tak, gdyby zobaczył wartość mojej osoby, to z chęcią bym powrócił do Gdańska, dlatego że większość mojego życia faktycznie mieszkałem tutaj, na wybrzeżu, tak, od najmłodszych lat, ale tak jak mówię, jak już się zostaje profesorem, to znajdujemy się czasami w bardzo różnych miejscach. W moim przypadku to nawet był Uniwersytet Stanowy Teksasu, czy Uniwersytet w Południowej Korei, gdzie byłem profesorem wizytującym, a nawet ostatnio, co jest w ogóle wielką rzadkością, zaprosił mnie Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, tak? Więc zaproszenie w ogóle politologa do Jerozolimy, szczególnie w przypadku, no, można powiedzieć, nie najlepszych relacji państwowych między Polską i Izraelem, jest w ogóle wielką rzadkością. I tutaj mówiliśmy o pokoju, tak? Wręcz na spotkaniu w Urzędzie Miasta pan sekretarz powiedział, że on też prowadzi zajęcia akademickie, że między innymi zajmuje się negocjacjami. Tak, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. No, widzimy turbulentne życie polityczne w Polsce, tak? Bardzo ważne, żeby w nas wyrobić takie pewne poczucie, że pokój jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Między innymi to zaproszenie do Izraela było związane z tym, że ja jestem autorem dwóch projektów pokoju. Jeden był dla Półwyspu Koreańskiego, a drugi dla Bliskiego Wschodu. Oczywiście każdy projekt wymaga wielkiego wsparcia, to nie wystarczy taki projekt przedstawić, zatem musi być wielkie poparcie chociażby naszego MSZ-u. Może nasz MSZ w końcu zrozumie wagę, ponieważ Polska do pewnego kiedyś był też taki znany dyplomata, nazywał się Rapacki, to jeszcze był okres PRL-u i on był, no to był, można powiedzieć, on właśnie przynosił sławę Polsce jako osoba, która promowała pewne idee pokojowe. Być może, że wtedy, w tym czasie, ludzie mieli większą świadomość olbrzymiej wagi pokoju na świecie. I teraz ja mówię o pokoju, a mam mówić na temat Jerzego Świrskiego. A Jerzy Świrski był kontradmirałem, później był awansowany na wiceadmirała, ale to już chyba po jego śmierci, bo tak samo admirał Unruch, to nie jest jego stopień, który miał za życia, tylko po prostu emerytowanych oficerów marynarki często się awansuje. No jakże można mówić o pokoju, a jednocześnie mówić o admirale Świrskim, który był wojskowym. To jest tylko, można powiedzieć, tego pewnego rodzaju takie paradoksalne porównanie. Będąc admirałem, będąc dowódcą, też można myśleć o pokoju. A przede wszystkim można myśleć o tym, żeby rozsądnie prowadzić dowodzenie siłami, które się ma pod swoją komendą. I teraz sytuacja w Polsce w okresie międzywojennym była bardzo trudna. No bo w sumie to był bardzo krótki okres, tak? Dwudziestolecie międzywojenne. Polska była krajem, który odzyskał niepodległość po długim okresie zaborów. Co jest ciekawe, nie wszystkie osoby wiedzą, że nasi oficerowie, którzy byli między innymi w marynarce wojennej, część z nich nawet dobrze nie mówiła po polsku. Dlatego, że no, wiadomo, że nie było wtedy jeszcze na Krzyżku, że te szkoły, Wyższa Szkoła Morska, tak, czy dzisiaj to jest Akademia Morska, one dopiero powstawały, czyli nie było na początku kadry wykształconej w Polsce. One się wywodziły z zaborów, tak, czyli większość tych oficerów, łącznie ze Świrskim, ale również z Halerem. To byli wychowankowie, można powiedzieć, zagranicznych akademii wojskowych. Ale proszę zobaczyć, to, że ktoś był wychowankiem zagranicznej akademii wojskowej, to, że mówił bardzo dobrze po rosyjsku i niemiecku, wcale nie oznaczało, że ta osoba nie służyła Polsce, a wręcz odwrotnie.
a wręcz odwrotnie. I tutaj jest w ogóle rzeczą taką dosyć ciekawą, można powiedzieć, porównanie tak bardzo krótko dwóch życiorysów, bo to obrazuje, można powiedzieć, historię pewnego pokolenia. Historia pewnego pokolenia. Te pokolenie ja bym nazwał pokoleniem niepodległości, czyli to byli ludzie, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w walkę o naszą niepodległość. I można powiedzieć, że to pokolenie to było mniej więcej pokolenie 1880-1905, ja bym powiedział te 25 lat. No, Harel urodził się troszeczkę wcześniej, bo w 1875 Jerzy Świrski urodził się w 1882, a tutaj chciałbym jeszcze dodać mojego dziadka, który się urodził w 1888, ale to wszystko było, można powiedzieć, jedno pokolenie. I teraz to pokolenie, które się wywodziło, można powiedzieć tak, że Jerzy Świrski, Józef Haller, również mój dziadek, wywodzili się z tego, co by nazwać można ówczesną klasą średnią. My oczywiście dzisiaj w Polsce też mamy klasę średnią, w tym, że klasa średnia dzisiaj w Polsce, no to moglibyśmy powiedzieć prawnicy, właściciele firm, był pewien element odróżniający tamtą klasę średnią, a dzisiejszą. Bo proszę zobaczyć, przedsiębiorca współczesny przede wszystkim jest zainteresowany własnym zyskiem. Tymczasem klasa średnia, która ma majątek najczęściej ziemski i ten majątek jest, można powiedzieć, majątkiem od pokoleń, ona już jakby wchodzi na pewien poziom materialny. Tam ta konkurencja nie jest aż tak bardzo silna, jakkolwiek oczywiście majątkiem trzeba się zajmować. Ale w tym momencie można się zastanowić nad wyższymi wartościami. I co charakteryzowało zarówno Hallera, jak i Świrskiego, to było to, że Polska była na pierwszym miejscu. Ale te osoby to są jakby przedstawiciele, ja myślę, że dużo szerszej warstwy, no, polska klasa średnia pod zaborami, tak? Ale nadal zachowująca pewną taką niezależność ekonomiczną, ale jednocześnie stawiająca Polskę na pierwszym miejscu. Także proszę zobaczyć, że zarówno w jednym i drugim przypadku akurat te rodziny porzucają swoje majątki, tak, żeby w końcu służyć Polsce, bo majątek Hallera był w Małopolsce, więc teoretycznie on mógł się nadal tym majątkiem zajmować. Zresztą jak spojrzymy na wykształcenie Hallera, to on w pewnym momencie studiuje ekonomię. To nie są tylko szkoły wojskowe, ale jednocześnie szkoła ekonomiczna. Więc on myślę, że myślał właśnie on, to wykształcenie zdobywał właśnie po to, żeby zająć się swoim majątkiem. Ale jednak potrzeba służby Polsce, ta idea była najwyższa. Ta idea była najwyższa, więc owszem, to jest dla nas ważne, nasz sukces jakby osobisty, związany chociażby z posiadanym majątkiem jest czymś pewnie dla nas ważnym. Rodzina jest czymś dla nas ważnym. Ale wydaje mi się, że dla tego pokolenia i dlatego ono wygrało, to było pokolenie sukcesu, no bo to był olbrzymi sukces odzyskać Polskę. To był olbrzymi sukces. Nasza niepodległość po okresie zaborów to był olbrzymi sukces. I tylko dzięki temu, że znalazły się tak wybitne jednostki, ja bym również do tych wybitnych jednostek zaliczył Piłsudskiego, który jest dzisiaj krytykowany, ale nie możemy odmówić jego wkładu. Jego wkładem było na pewno to, że on chciał do przysposobienia obronnego zachęcić młodzież. I z tego powstały legiony, tak? Więc oczywiście jego droga była inna. Proszę zobaczyć, to jest wszystko troszeczkę paradoksalne, bo Piłsudski i Haller działają w zaborze austriackim. Tam jest ich główne działanie. Jak wybucha pierwsza wojna światowa, oni niejako walczą razem, powiedzmy sobie, wspomagają siły austriackie. Często wchodzą w potyczki z Rosjanami, szczególnie Haller, który jest
Haller zostaje porucznikiem już w wieku, podporucznikiem w wieku 20 lat. Proszę zobaczyć, dzisiejsza młodzież, co robi w wieku 20 lat. Może jeździ na deskorolce, tak, i słucha coś tam, ma w uszach, tak. 20-letni chłopak jest już podporucznikiem i jest w armii austriackiej, jest nie kilka lat, zostaje kapitanem, ale później już zamierza zakończyć szkołę wojskową, idzie na ekonomię, no ale wybucha druga wojna światowa. Pierwsza wojna światowa. I w tym momencie no, znowu jest zaangażowany, jest bardzo zdolnym oficerem, mówię tej chwili o Hallerze, jest awansowany i teraz jest w tej armii, można powiedzieć, austriackiej, tam się tworzy brygada polska, która służy Austriakom, ale proszę zobaczyć, jak myśleli tamci ludzie. W pewnym momencie cała brygada, łącznie z Józefem Świrskim, zmienia front. Jerzym Świrskim. Z Hallerem. Przepraszam, z Hallerem. Cała brygada z Józefem Hallerem zmienia front. To jest w ogóle nam niewyobrażalne. Wyobraźcie, jak na przykład jakaś brygada, na przykład ukraińska, nagle przeszła na stronę rosyjską, tak? No to byłby szok. A to dokładnie się dzieje wtedy. A dlaczego? Dlaczego oni przechodzą z jednej strony na drugą? Bo interesem Hallera nie jest wcale interes austro-węgierski, ani rosyjski. Tym interesem jest Polska. I on dochodzi do wniosku, że w tym momencie bardziej korzystnie będzie właśnie dla sprawy niepodległości Polski przejść na drugą stronę. A dlaczego? Bo tam już jest większa jednostka wojskowa złożona z Polaków, a to jest drugi korpus polski. Drugi korpus polski. Więc proszę zobaczyć, jak myśleli ci ludzie. My w ogóle, wydaje mi się, że dzisiaj nie jesteśmy do takiego myślenia przygotowani. Nie ma w nas takiej elastyczności. Na przykład no, Amerykanie wydają się nam w tej chwili dozgodnymi przyjaciółmi, a Rosjanie wielkimi wrogami. A ci ludzie myśleli zupełnie inaczej. Nie ma naszych wrogów ani przyjaciół. Tak troszeczkę rozumowaliśmy jak ci Anglicy, tak, którzy mówią, że nie ma wrogów i przyjaciół, są tylko stałe brytyjskie interesy. A tam może to nie był interes, to była wartość. To była wartość, tą wartością była Polska. Więc Haller dochodzi do wniosku, że z punktu widzenia tej wartości nadrzędnej, jaką jest Polska, lepiej przejść na drugą stronę, bo tam jest drugi korpus. Tam jest drugi korpus. A tak a propos, to mój dziadek od strony ojca z kolei był w drugim korpusie w kawalerii. On był właśnie tam, między innymi, no ale on był młodszym oficerem, bo był urodzony, to już była duża różnica wieku, tak, 1888. Więc on był zarówno tam, powiedzmy sobie, jakimś młodszym wtedy podoficerem, więc oczywiście z Hallerem nie mógł mieć kontaktu, niemniej jednak to była też ta formacja, tak? Ta formacja, więc ja znam tą formację też troszeczkę z mojej historii rodziny. I teraz wracamy się do Józefa Świrskiego. Jerzego. Przepraszam, bo mi się to wszystko zaczyna mylić. Jakub Haller i Jerzy Włodzimierz Świrski. Wracamy się do Jerzego Świrskiego. I proszę zobaczyć, są pewne analogie. Haller kończy Akademię Techniczno-Wojskową w Wiedniu, to jest jakby koniec jego edukacji wojskowej. W wieku 20 lat jest porucznikiem armii austriackiej. W pewnym momencie przechodzi, zmienia front, a Jerzy Świrski ma również 20 lat, ale kończy carsko-rosyjską Akademię Wojenną. Najbardziej elitarną szkołę właśnie wychowującą, że tak powiem, oficerów marynarki. Trzeba było mieć odpowiednie pochodzenie, żeby się do takiej szkoły dostać. Świrski akurat takie pochodzenie miał, dlatego że obydwie tutaj omawiane przeze mnie rodziny pochodzą z polskich rodzin ziemiańskich. Więc oczywiście oni się kwalifikowali w tym, że w Rosji carskiej ta Akademia Marynarki Wojennej była jedyną, do której mógł jakby pójść Polak. Ponieważ na przykład te inne szkoły wojskowe były zamknięte dla nierosjan. Ale akurat nie wiem dlaczego ta Akademia Wojenna była otwarta dla Polaków i rzeczywiście Świrski nie był wyjątkiem. Było kilku wysokiej rangi oficerów marynarki, którzy mieli pochodzenie polskie. Nawet w pewnym momencie jest taki moment, że jeden z naszych
kontradmirałów w służbie rosyjskiej, jest dowódcą floty czarnomorskiej. To jest w tym momencie, jak no, w Rosji wybucha już takie są zamieszki rewolucyjne i tak dalej. No, Polacy są z zasady konserwatywni, więc on pozostaje wierny tej flocie, obejmuje kierownictwo floty. Więc nasi również był taki później znany kontradmirał w Polsce, Podgórski. On też kończy tą Rosyjską Akademię Wojenną. I teraz co się dzieje dalej? 20-letni podporucznik pierwszy staż swój odbywa na krążowniku, który faktycznie zostaje posłany do Japonii. Czy ja mogę tego chwileczkę przerwać, profesorze? Przyszła mi myśl taka, że Świrski został adeptem tej akademii, dlatego że Polska nie miała dostępu do morza. I oni się nie bali wykształcić człowieka, bo wiedzieli, że on nie przejdzie na stronę floty polskiej, bo takiej floty nie było. Ja myślę, że to lepiej, o tym będziemy rozmawiać w pytaniach. Przepraszam. Ja mogę Państwu, bo to należałoby się zapytać, jakie są motywacje młodego człowieka, tak, takiego jak Świrski, bo on w ogóle zaczynał tą swoją edukację wojskową w wieku 12 lat. Bo w tych kadetach to był już od 12 roku życia, dlatego on tak szybko to skończył, a poza tym on był człowiekiem nieprzeciętnym. To już bardzo szybko go tam odkryto jako bardzo zdolnego człowieka. W ogóle w wieku 32 lat Świrski, który był wtedy w służbie marynarki carskiej, on został kapitanem i jednocześnie głównym nawigatorem floty czarnomorskiej. Więc wcześniej właśnie tą flotą czarnomorską, to ja nie wszystko mogę zapamiętać, więc posłużę się tutaj notatkami. To był kontradmirał Henryk Cywiński, który był właśnie wcześniej tym dowódcą floty czarnomorskiej, co oczywiście było wielkim też wyróżnieniem dla Polaka, a później właśnie Świrski z kolei jest prawą ręką, ale to był akurat wiceadmirał Eberhardt, i to był, powiedzmy sobie, nie wiem jakie miał pochodzenie, ale w każdym razie to był admirał floty carskiej, tak, na czarnomorskiej, z siedzibą w Sewastopolu, znajome miejsce, Sewastopol, tam właśnie była siedziba tej floty i on był głównym nawigatorem. Czy wyobraźcie Państwo, co to jest? 32 lata, przecież to jest bardzo młody chłopak, tak, mimo wszystko dzisiaj czegoś możemy się spodziewać po 32-letnim mężczyźnie. A on jest głównym nawigatorem, a w skład tej floty wchodzi tam 5 olbrzymich pancerników, ileś tam krążowników, ileś tam niszczycieli. I to nie są tylko manewry, bo w tym momencie już zaczyna się pierwsza wojna światowa, a na Morzu Czarnym są potyczki między flotą turecką i rosyjską, bo Turcy są po stronie państw osi, tak? Czyli centralnych. Po stronie państw centralnych, ale oczywiście są też jednostki niemieckie. Więc faktycznie ta flota rosyjska jeszcze przed rewolucją, jeszcze przed jakby tym przewrotem, który się dokonuje w 1917 roku, już uczestniczy w walkach przeciwko flocie niemieckiej, przeciwko flocie tureckiej, a młody oficer w randze kapitana, Jerzy Świrski, jest głównym nawigatorem floty. Głównym nawigatorem floty. Więc proszę zobaczyć, i można powiedzieć, jak się w ogóle czyta, bo tutaj jest rzeczywiście dobra książka Marcina Kraczyka, jak się czyta opis jego kariery, widać, że ta kariera przebiega bardzo tak, można powiedzieć, bardzo szybko, czyli bardzo szybko doceniają jego wielkie umiejętności i jego promują z jednego okrętu na drugi. Pozwalają mu zasięgać, że tak powiem, doświadczeń i w końcu jakby takim ukoronowaniem tych doświadczeń jest ta służba jako główny nawigator floty czarnomorskiej. Ale tutaj właśnie porównywałem życiorys Hallera ze Świrskim, szukając punktów wspólnych. Bo oczywiście te czasy są bardzo turbulentne. My też w tej chwili jesteśmy zagrożeni takimi turbulentnymi czasami, ale te czasy turbulentne, no, ci ludzie doświadczali. Dlatego, że po pierwsze mamy do czynienia
mamy do czynienia z przewrotem. W 1917 roku przeciwko carowi powstaje rząd tymczasowy w Rosji. To oczywiście wprowadza wśród pewnego rodzaju zamęt, tak? Jednocześnie pojawiają się bardzo silne frakcje rewolucyjne. Do pewnego stopnia ci marynarze i oficerowie służący na okrętach Rosji carskiej zaczynają po prostu tracić orientację, co robić, tak? Jest tego rodzaju zmiany się dokonują w Rosji. I teraz faktycznie wśród tych marynarzy i oficerów tej floty czarnomorskiej zaczynają przeważać dwie opcje. A mianowicie jedna opcja to jest oczywiście opcja rewolucyjna, tak? Czyli są agitatorzy, zresztą jest taka sytuacja, kiedy ten właśnie admirał Eberhard, przychodzą do niego rewolucjoniści z karabinami i żądają, żeby on oddał broń. On ma oczywiście ze sobą broń w postaci osobistego pistoletu i takiego kordzika, tak? Taki kord oficerski. Ale on nie oddaje broń. On łamie kord. W ogóle to bardzo, można powiedzieć, ten film można by z tego nakręcić. Niesamowity film. Uważam, że telewizja polska się powinna tym zainteresować, bo to